Gdzie są moje pieniądze za las? Jak już siedzieli w pierdze, to przynajmniej mieli fajny widok. Klepnęliśmy sobie spanie przez internet, ale okazało się, że tego spania jednak nie będzie. Siema, Jorman z tej strony, jego druga, ładniejsza połówka. Hejka. Dzisiaj jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W zasadzie będziemy zwiedzać Jurę i szlak Orli Gniazd. Może nie zupełnie wszystkie zamki tego szlaku, ale postaramy się wam pokazać jak najwięcej. Przyjechaliśmy w piątek i spędzimy tutaj weekend, czyli sobotę i niedzielę. Jeżeli nie wiecie, co zrobić w najbliższy weekend i nie macie pomysłu, to zostańcie z nami. Postaramy się wam pokazać, co możecie zrobić z tym wolnym czasem. Także kawa w dłoni, jedziemy. Naszą przygodę z Jurą Krakowsko-Częstochowską zaczęliśmy w mieście Olsztyn. No czyli można powiedzieć, że na początku szlaku Orli Gniazd. Znajdują się tutaj haski, ruiny zamku, ruiny murów, trochę wież, skaliste szlaki, a przede wszystkim mamy widok na... A tam w oddali hen-hen, na horyzoncie możecie zobaczyć Częstochowę. No właśnie. No i oczywiście nie byłbym sobą, jakbym wam nie powiedział, żebyście wzięli buty do chodzenia po górach, ponieważ szlaki są kamieniste i można łatwo wyrżnąć orła, co byłoby niezłą ironią na szlaku Orli Gniazd. Jeżeli chodzi o zamek w Olsztynie, tutaj gdzie się teraz znajdujemy, pochodzi on z końcówki XIII wieku. No niewiele tu z niego zostało. Tak jak możecie zobaczyć na ujęciach, no jest on częściowo rewitalizowany. Tam trochę murków poprawili i tak dalej. Ale na pewno warto go odwiedzić, ponieważ po prostu jest fajnie położony. No, na takim szczycie, jak większość zamków na szlaku Orli Gniazd. To był taki system zamków królewskich, zamków prywatnych, który miał bronić Polskę przed atakami Czechów z Górnego Śląska? Tak, chyba tak. No i pewnie swojego czasu się sprawdzało. Dzisiaj ten zamek raczej nikogo by nie obronił. Następna miejscówka na naszej mapie to Góra Biakło, potocznie nazywana Jurajskim Giełwątem. A dlaczego? No to chyba nie trzeba tłumaczyć. Powiem wam, że o ile zamek był fajnie usadowiony, no to ta miejscówka robi naprawdę świetne wrażenie. No Beskid to jak taki mikros Giełwąt. Aparat tego może tak nie oddawać, ale generalnie jesteśmy w takiej małej kotlinie, tam jeszcze są takie skałki. No super to wygląda, naprawdę mega miejsce. Jakbyście się zastanawiali, jak te góry w ogóle powstały, to wyobraźcie sobie, że lata temu, pewnie parę milionów, było morze. Na dnie morza były różnego rodzaju osady, one się zbierały, kiedyś zniknęła woda. No i zostały skały oraz jakieś materiały między tymi skałami. I z biegiem czasu postępowała erozja, no czyli te materiały po prostu zostały wypłukiwane przez deszcz, wywiewane przez wiatr. No i pozostawiły takie charakterystyczne, ostre zagłębienia, jakieś takie dziurki, różnego rodzaju takie przejścia między skałami. No dlatego, że po prostu słabszy materiał został stamtąd zabrany, a został wapień. I tak mniej więcej powstały te góry. Góra Biakło znajduje się zaraz obok zamku Olsztyn, niespełna 2,5 km dalej. Także jak będziecie tam, warto podskoczyć i tutaj. Nie wiem jak mnie słychać, bo trochę tu wieje, co prawda mikrofon ma takie zabezpieczenie. Ale mimo wszystko jesteśmy na szczycie, bardzo fajny widok. Podpalam drona i lecimy dalej. Góra Zborów obejrzona? Dobra, to ciśniemy dalej. W następnej kolejności pojechaliśmy do zamku w Mirowie i Bobolicach. Wejście w Mirowie kosztuje dychę, jak już tam będziecie, to idziecie sobie grzędą mirowską, która już jest otwarta, ale o tym zaraz, i dochodzicie do zamku w Bobolicach. Tam już nic nie płacicie, no chyba, że chcecie wejść na zamek. To, na czym nam zależy, to jest przejście między tym zamkiem, a zamkiem takim zrekonstruowanym, który został w zasadzie całkiem niedawno wybudowany w Bobolicach. I te zamki łączy coś takiego jak grzęda mirowska. Ona do tej pory była
niestety, ale wyłączona z ruchu, ponieważ no, ludzie prywatni, którzy posiadali te ziemię, nie godzili się na to, żeby tamtędy chodzić. Natomiast przeczytaliśmy przy wejściu tutaj do zamku w Mirowie taką informację, że rodzina Lesickich, nie pamiętam teraz dokładnie, napiszę wam tutaj na dole, wykupiła za swoje prywatne pieniądze, nie żadne unijne ani państwowe, tylko swoje prywatne, te ziemie, po to, żeby udostępnić je turystom. Także uważam, to jest to mega gest. Fajna sprawa. Fajnie byłoby, takich inicjatyw w Polsce było więcej. Owady mnie atakują. Gdzie? Na ciebie. One nie są szkodliwe. A my tymczasem idziemy do zamku w Bobolicach. Do zamku w Bobolicach są dwie drogi. Jedna jakby górą przez skałki, a druga dołem. My najpierw wybraliśmy tą drogę, która idzie skałkami, a będziemy wracać dołem. Ała! Pokuło cię? Trochę. Tak, a to kuje, ała! A to chyba jałowiec. Gwiazda internetu. Juli, tak, właśnie. Zostawiliśmy cię w wycieczce. Nie szkodzi, my lubimy psy, tak, nie ma problemu. A jak? Zmęczony. To, co możecie zobaczyć za nami, to właśnie zamek w Bobolicach. On strasznie został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Nie powiem wam dokładnie, w którym roku to było. Natomiast rodzina Laseckich, czyli ta sama rodzina, która wykupiła ten teren, dzięki której możemy tak naprawdę przejść z zamku Mirów do zamku Bobolice, odnowili ten zamek, a w zasadzie trochę na freestyle go zrobili, bo no, był tak zniszczony, nie było żadnych planów, więc odbudowali go tak, jak mieli ochotę. No i myślę, że całkiem nieźle im to wyszło. Zamontuję cię na górze w wieżyczce i będziesz księżniczką, którą będę odbijał co weekend. Co ty na to? Musiałabym mieć dłuższe włosy. Jako ta rozponka, czy jak ona tam miała? Zaryzykuję, wejdę pod tą skałkę. Dawaj, pchnij, żeby się przewróciło. Fajnie, nie? No i tu możecie dobrze zobaczyć właśnie, jak, czym się charakteryzują skały wapienne. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie zostało wymyte. Ekstra to wygląda. Ale jedna na drugiej się wspiera tutaj, zobacz. No. Trzeba uważać, bo ślisko jest. Tam. Czekaj. Pokażę to z dołu. Mega to wygląda. Jesteśmy w drodze powrotnej do zamku w Mirowie. I poszliśmy, tak jak wcześniej wspominałem wam, że można do zamku w Bobolicach na drugą stronę przejść albo górą, albo dołem. Poszliśmy górą i wracamy dołem. I doszliśmy do jaskini. Jak ona się nazywa? Sucha. Do jaskini Suchej. Także wow, mega to wygląda. Czekaj, bo to błoto ślisko. Zabić się można. Nie, tylko musiałem rękę przełożyć. O, tu też widzę, że jest. Dobra, moment. Zdziwiłabym się, jakby coś tam było. A, tu? Ale ekstra. Takie ekstra dziury. No. Przeważaj, bo ślisko strasznie. Pokaż, daj łapkę. O. Patrz, spinają się tu. No. No to jak tu się spinają, to zakładam, że tu sobie na przykład kimają. Może być. Z namiotami czy coś i później sobie wbijają się w ciągu dnia na skałki, a wieczorem sobie kimają na przykład, nawet jak pada czy coś. Fajnie. Ale duża ta jaskinia. No. Woda kapie. No. Ale mega. No patrz, jaka tutaj dziura jest wydrążona. No przestrzał. Tak, ale widać, jak woda kapie.
No elo, jesteśmy w kolejnym miejscu, co prawda daleko żeśmy odjechali. Znaczy, byłoby bliżej, gdyby nie to, że budują most i musieliśmy trochę nadrobić. Natomiast w tej chwili przyjechaliśmy na najwyższy szczyt, który tutaj jest lokalnie, czyli Góra Zborów. 467,5 metra zdaje się. Także wbijamy na górę, bo słońce zachodzi, powinny być z***e widoki. Legenda głosi, że zbierały się tutaj czarownice na sabat. No, my żadnej nie widzieliśmy, ale może trafiliśmy w taki okres, kiedy są na wyjeździe albo coś. Kolejna jaskinia. Panna się, hej! Teraz leci na ciebie skała. Patrz, teraz kamień spadnie na ciebie. Który? No tam, leci. Już. Bardzo fajne miejsce. Teraz mała wspinaczka będzie. A co z wami? No zobaczmy, może się uda razem. Może lepiej nie będę próbował? O, molto bene. Ale pięknie. A tutaj, o, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest ten most, który musieliśmy objechać. No dzień dobry, witam na samego dnia. Zbieramy się powoli do drogi, zaraz opierdzielimy śniadanie. Możemy wam pokazać pokój. W ogóle wczoraj trochę złej jazdy mieliśmy, jeżeli chodzi o znalezienie pokoju, bo klepnęliśmy sobie spanie przez internet, ale okazało się, że tego spania jednak nie będzie. No i znaleźliśmy całkiem spoko miejsce, z tym, że miejsce raczej wynajmuje spanie w okresie letnim. Bo w okresie zimowym niewiele się tutaj dzieje, jesteśmy na Podzamczu, czyli koło Ogrodzieńca, w zasadzie przy samym zamku Ogrodzieniec, bo to jest tak, jest miejscowość Ogrodzieniec, później jest Podzamcze i w tym Podzamczu jest właśnie zamek Ogrodzieniec, do którego idziemy zaraz. No i finał jest taki, że trochę było jak w lodówce tutaj. Pokój wygląda tak, tylko się nie wystraszcie, bo jest straszny pierdolnik. Tak. Tu jest żarłok. A tu mamy pokój. O, to są łóżka. To rzeczy nasze. Tam jest kibel. O. I to było na tyle. Widzimy się na dworze. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w wieży zamkowej mieszkała księżniczka Roszponka. Nie no, dobra, ja se robię. Zamek Ogrodzieniec to taki klasyk wycieczek szkolnych w Polsce. Ja nie byłem tutaj długie lata i z wielką chęcią powróciłem. Ruiny w dalszym ciągu zachwycają, więc jeżeli nie byliście, musicie tutaj koniecznie wpaść. Zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku. Czekajcie, czy ja nagrywam? Nagrywam. Należy oczywiście do szlaku Orli Gniazd. Wydaje mi się, że chyba jest jednym z najbardziej okazałych zamków i chyba jednym z lepiej zachowanych. No i z takich ciekawostek jeszcze między innymi na przykład Iron Maiden kręciło tutaj ujęcia do swojego klipu. Film Zemsta był tu kręcony, Janosik, jaki zespół Disco Polo w 2009 roku robił tutaj teledysk. I co jeszcze? A, no i przy Bitwa pod Sodem w ostatnim sezonie Wiedźmina była tutaj kręcona, także trochę tu się działo. Na szczęście może nagrywać, pytałem przy kasie, także... Aczkolwiek wyglądało to mniej więcej tak. Przepraszam, czy można nagrywać? Można. Więc nie wiem, czy pani kalkulowała, oceniała, czy wartość merytoryczną, którą wam przekażę w tym filmie, będzie warta. No nie wiem, w każdym razie wbijamy na zamek. Jak słychać, pustułki bardzo dobrze się bawią, wiosna idzie. Bilet, a z drugiej strony macie mapkę, jak ten obiekt zwiedzać. No co ty? No. Ja pierdzielę. No to ma 30. No to tutaj wam pokażę.
Przeostrzymy na dół. Ta studnia teraz ma 30 metrów, a tak jak mogliście słyszeć przed chwilą, dawniej miała 100. To grubo. Taki niegrzeczny jak ty, to cię tam wsadzano. Jest tutaj mnóstwo fajnych zakamarków, naprawdę coś pięknego. Zamek jak był kiedyś całością, no to musiał robić niesamowite wrażenie. Super, naprawdę warto tu przyjechać, jeżeli nigdy nie byliście, to koniecznie. No tu kiedyś był skarbiec, niewiele z niego zostało. Gdzie są moje pieniądze za las? Gdzie są pieniądze za las, ja się pytam. Pierze z kazańców? No tak już siedzieli w pierdzu, to przynajmniej mieli fajny widok. Tu bardzo fajnie widać, jak ten zamek został zrobiony na skalę, bo tutaj to, co możecie zobaczyć na dole, o, rozjaśnię wam, to jest skała, a tutaj zaczynają się już fundamenty zamku. No tutaj schody są całkiem strome. A tam jest, o. Szczyt i tam idziemy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że zwiedziliśmy zamek i teraz tak, za zamkiem jeszcze jest coś takiego jak skała Jankowskiego. Na którą planowaliśmy się, ale jednak stwierdziliśmy, że nie, bo no byliśmy już na chyba najciekawszych skałach, takich wysokich, które nas tutaj interesowało. Natomiast jak macie czas i ochotę i tutaj będziecie, a nie planujecie jechać gdzieśkolwiek indziej, to jak najbardziej. Co, zjemy, czekamy teraz na pomidorowej kiełbachę. Co prawda jest godzina dopiero za 15-11, ale śniadanie mieliśmy marne. I zbieramy się tam, czyli na górę Birów, tak? Tak jest. Tam chyba nie można wchodzić w tej chwili z tego, co czytałeś, nie? No jest tymczasowo zamknięte, nie? Więc zobaczymy, może... To chociaż odronujemy, żeby wam pokazać, bo fajnie to wygląda. Taka osada zrobiona na skalę. Przyjechaliśmy na Pustynię Błędowską. Pamiętam, jak pierwszy raz tutaj byłem w szkole podstawowej, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Powstało to w ten sposób, że no, tutaj generalnie biorąc słabo rosły drzewa, a dawno temu potrzebowano dużo drewna do budowy przy kopalniach srebra i ołowiu, które są tutaj niedaleko, były przynajmniej kiedyś, potrzebowano dużo drewna po to, żeby no, budować umocnienia korytarzy. No i co? No i zaczęto ścinać te drzewa. No i takie ścinano, że wycięto wszystkie. No i teren po prostu spustynniał. No i tak wygląda on do dzisiaj. No. Tutaj niby jest informacja, że jest to teren wojskowy i wtem zbroniony, ale no, wybudowano coś takiego. No i ludzie tu chodzą. No i chyba wszyscy mają gdzieś, że to jest teren wojskowy. W sumie to znalazłem odpowiedź na moje pytanie, dlaczego jest teren wojskowy i nie można wchodzić, a może można wchodzić. Tutaj na mapce widać, że pustynia jakby dzieli się na dwie części. Tą część i tą część. Po środku jest las. My jesteśmy tutaj, bo jechaliśmy przez Chechło. Mniej więcej w tym miejscu jesteśmy. I tutaj jest plac ćwiczeń wojskowych, natomiast tutaj nie ma i tutaj raczej bez problemu można wchodzić bez żadnych ograniczeń. Na deser zostawiliśmy sobie wizytę w Sułoszowej. Ta 9-kilometrowa wieś słynie ze swoich bardzo długich, wąskich i malowniczych pól. Zresztą no, sami zobaczcie. Dodam tylko, że w tej samej gminie położony jest Ojcowski Park Narodowy, w którym byliśmy jakiś czas temu, więc tym razem go pominęliśmy. Ale jak możecie, koniecznie zajrzyjcie. Z naszej strony generalnie rzecz biorąc, to chyba było na tyle. Jest teraz godzina 14. Można by jeszcze tak naprawdę, bo nawet planowaliśmy zobaczyć zamek w Rapsztynie, ale w sumie odpuszczamy, bo chcemy sobie coś zjeść i na spokojnie wrócić do domu, żeby nie wracać po nocy w korkach.
Więc wydaje mi się, że jak na 2 dni to jest naprawdę sporo rzeczy do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Hej.